Witam Was. To, że elity Ciecie RP wpisują się w narrację globalistyczną, to wszyscy wiemy. To nie było tajemnicą już od początku lat 90., kiedy przyzwolono na dziką prywatyzację polskiego przemysłu. Co ja mówię przemysłu? Wszystkich dziedzin polskiej gospodarki. Potem już poszło z górki. Podpisanie traktatu lizbońskiego, który pozbawił nas czołowego miejsca w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o siłę głosów. Teraz byliśmy świadkami przyzwolenia na powiązanie wypłaty naszych składek z naszych pieniędzy z tak zwaną praworządnością, a za chwilkę będziemy realizowali niemiecki plan Energiewende, który odbije się na cenach surowców. Do wujaszka Klausa, do Davos jeździli polscy premierzy i prezydenci. Ja do teraz pamiętam pełną emocji mowę pana Andrzeja. Zresztą posłuchajcie sami. And this is, I can tell you piękne, prawda? Ale okazuje się, że elity Ciecie RP doceniły wujaszka Klausa, zanim to było modne. Otóż w 2002 roku Aleksander Kwaśniewski jako prezydent odznaczył Klausa Schwaba krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Zaraz się okaże, że pomysł Wielkiego Resetu podszepnął Klausowi Schwabowi Lech Wałęsa. I będzie jak w tej serii memów. I wtedy ja mu mówię: Klaus, ten reset jest za mały. To cudo znalazła pani Beata. Klaus Schwab, oznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu Zasługi RP, urzędujący wówczas Aleksander Kwaśniewski, odznaczył założyciela WEF Schwaba za życzliwość i zainteresowanie naszemu krajowi oraz budowanie optymistycznej wizji świata. Czyli to pewnie chodzi o to, że nie będziesz miał nic, ale będziesz szczęśliwy, czyli jest jakiś optymizm. Nie możemy jednak aktualnej wiedzy przekładać się na rok 2000. Wtedy jednak była obowiązująca inna agenda. Jednak mimo wszystko, czytając komunikat ze strony prezydent.pl, czyli oficjalna strona prezydentów polskich, mimo że nie jest na domenie gov, mając aktualny stan wiedzy, czytając to, przynajmniej ja czułem pewien dyskomfort. No ale przekonajcie się sami. Czwartek, 4 kwietnia 2002 roku, odznaczenie profesora Klausa Schwaba. 4 kwietnia 2002 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w uznaniu wybitnych zasług w stworzeniu Światowego Forum Ekonomicznego za działalność na rzecz międzynarodowej współpracy gospodarczej i ekonomicznej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej profesorowi Klausowi Schwabowi. Zwracając się do zebranych, prezydent RP powiedział: mam dziś zaszczyt i przyjemność wręczenia panu profesorowi Klausowi Schwabowi, panu profesorowi, krzyża komandorskiego z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. To wysokie wyróżnienie jest wyrazem wielkiego uznania i szacunku, jakim nasz kraj darzy pana profesora oraz pańską działalność związaną ze Światowym Forum Ekonomicznym. Jest to także forma podziękowania za życzliwość i zainteresowanie okazane naszemu krajowi. Zobaczcie, w jakiej pozycji ten człowiek postawił nasz kraj. Życzliwość, zainteresowanie ze strony lobbysty. No kurde, facet z tego żyje, prawda? A kwachu mu daje ordery. Zresztą na końcu spróbujemy sobie odpowiedzieć, co kierowało Aleksandrem. Ideą przewodnią stworzonego przez pana przed 31 laty Światowego Forum Gospodarczego jest poprawienie świata, czyli działanie w skali globalnej na rzecz wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Forum tworzy mosty porozumienia między czołowymi postaciami światowego biznesu, polityki, nauki, kultury i mediów. Każdego roku stwarza im warunki do przedyskutowania kluczowych spraw współczesności. Miejscem corocznych zimowych spotkań tych osób jest Davos. W tym roku wyjątkowo forum odbyło się w Nowym Jorku, gdyż profesor Schwab uznał, że będzie to hołd oraz wyraz solidarności z miastem dotkniętym atakiem terrorystycznym. No i rzeczywiście widzowie tego kanału wiedzą, że Klaus Schwab
dzień później miał parę przecznic obok, albo parę budynków, już nie pamiętam. W każdym razie jest oficjalny komunikat. Miał tam odebrać nagrodę bodajże jakąś ONZ-owską. Jednak znalazłem też artykuł Jewish Telegraphic Agency, który, jak sam Klaus Schwab miał mówić, że no właśnie wtedy, kiedy ten incydent bardzo straszny się odbywał, był ze swoim przyjacielem, jakimś tam rabinem w synagodze i chyba tam albo coś jedli, albo oddawali się medytacji. Już nie pamiętam. No i od tego czasu jednak religia, no oczywiście nie wszystkie, ale jedna jest bardzo ważnym elementem forum ekonomicznego w Davos, co mogliśmy zobaczyć na ceremonii otwarcia tegorocznego forum ekonomicznego. Na jednej z przebitek można było zobaczyć symbole kabalistyczne, te 9 sefirot, czy ile tam ich jest, podstawa kabały. No ale wracając do tekstu. Forum powróci jednak, słyszymy, do uroczego niewielkiego Davos i cieszymy się z tego wraz z Jolantą. Już w młodości pan profesor Schwab aktywnie działał na rzecz pojednania po II wojnie światowej między Francją i Niemcami. No i tutaj pierwszy zgrzyt, no fajnie, że działał na rzecz pojednania, tylko że jego tatuś był kierownikiem zakładu pracy, wzorowego zakładu pracy III Rzeszy, zatrudniano pracowników przymusowych. Ta fabryka produkowała broń. Ta fabryka między innymi produkowała podzespoły do jakiejś norweskiej fabryki, gdzie produkowano, wytwarzano ciężką wodę do niemieckiej bomby atomowej. Bardzo fajnie, że się stara, ale tatuś i dwa pokolenia w dół nie powinny zajmować żadnych eksponowanych stanowisk ku przestrodze. Później włączał się w procesy pojednania w różnych regionach świata. To pańska, panie profesorze, konsekwencja i wiara w możliwość poprawienia świata sprawiła, iż zwołana w styczniu 1971 roku Mała Europejska Konferencja Gospodarcza po 3 dekadach przekształciła się w prestiżowe światowe forum szefów najważniejszych firm, szefów państw i rządów, organizacji pozarządowych oraz innych przedstawicieli społeczeństw. Teraz stoi pan na czele najbardziej elitarnego trustu mózgów na naszym globie. To dzięki panu podstawową cechą ducha Davos nie jest popularyzacja poglądów, lecz znajdowanie wspólnego punktu widzenia, a podstawowym celem forum jest stworzenie godnych warunków egzystencji dla wszystkich ludzi oraz budowanie optymistycznej wizji świata. Powiedzcie mi, gdzie był ten konsensus, kiedy Klaus Schwab ogłosił Wielki Reset? Gdzie jest ten konsensus, kiedy Klaus Schwab stwierdził, że nie ma powrotu do starej normalności? Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, każdego roku temat forum jest inny. Doceniamy, że także dzięki panu i dzięki pańskiej misji łączenia ludzi w Davos mówiono o Europie Środkowej i Wschodniej, w tym o Polsce. Naszemu krajowi poświęconych było wiele sesji, no bo wiadomo, co tutaj jeszcze zostało do rozgrabienia, nie czarujmy się. Forum stało się dla Polski jedną z ważnych bram do świata biznesu oraz elit politycznych i gospodarczych. Pokazaliśmy nasze osiągnięcia i oczekiwania. Osiągnięcia pokazaliśmy, owszem, ale czy nasze oczekiwania spełniono? Warto by było spytać się po latach pana Aleksandra, tym bardziej, że teraz jest chyba w lepszej formie intelektualnej niż wtedy. Pamiętamy te wszystkie choroby filipińskie, prawda? I inne przypadłości. W Davos na Polskę patrzono i wierzę, że patrzy się przychylnie i z optymizmem. Osobiście forum uczestniczę już od 10 lat, czyli wtedy mogliśmy się domyślać, że ktoś powiedział: Aleksander, a może ty Polskę do Unii wprowadzisz? Może na forum ekonomicznym padły takie pierwsze pomysły. Czemu by nie? Zaproszenie na nie to zaszczyt, ale i obowiązek odpowiedzialnego podejmowania spraw własnego kraju i świata. Zapamiętajcie ten zwrot, odpowiedzialne podejmowanie spraw własnego kraju i świata, ponieważ tutaj jest clue, no skąd ta cała chucpa. Traktuję to zaproszenie jako dowód, że Polska w tym świecie się liczy, jej opinia i zdanie jest wysłuchiwane. Chcę w tym miejscu wspomnieć o polskim Davos, forum ekonomicznym w Krynicy, na którym spotyka się już ponad 1000 gości z kilkunastu krajów regionu.
Jeszcze nie są tam inicjowane tak wielkie transakcje jak w Davos, ale ta regionalna konferencja ma coraz większe znaczenie dla naszej części Europy i wierzę, że będzie się rozwijać i wierzę, że profesor Schwab nie ma pretensji o to, że potocznie używamy tej nazwy Polskie Davos. Szanowny panie profesorze, w imieniu Polski i własnym serdecznie dziękuję za stworzenie forum, które pozwala mieć nadzieję, że świat może być lepszy i które pozwala podejmować działania owocujące poprawą świata. Dziękujemy za tak niepowtarzalne i potrzebne forum. Dziękujemy również za przyjaźń, życzliwość i zainteresowanie, które pan okazuje Polsce. Składam panu podziękowania za to, co już pan uczynił oraz życzenia, żeby dalsze projekty powiodły się jak ten, który stworzył Światowe Forum Ekonomiczne. A teraz zastanówmy się, dlaczego Aleksander Kwaśniewski wręczył znanemu lobbyście bardzo ważne polskie odznaczenie za to, że stworzył sobie jaczejkę, na którym politycy i globaliści z całego świata mogą się spotykać i załatwiać swoje interesy, prawda? Co w tym Aleksander Kwaśniewski widział? Otóż, jeżeli spojrzeć na daty, to jest 2002 rok, widzimy, że to jest druga połowa drugiej kadencji prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak się potem okazało, facet szukał sobie ciepłego stanowiska w jakiejś międzynarodowej jaczejce. Stawiano bodajże na ONZ, ale nie doceniono tego, że do Unii Europejskiej komuniści Polskę wprowadzili, że bardzo szli na rękę nie tylko wielkiemu kapitałowi, ale tak samo wysyłaliśmy nasze wojska na różne misje okupacyjne, jak chociażby do Afganistanu. Moim zdaniem to kumanie się z lobbystami, to wysyłanie wojska na nie nasze wojny, to było między innymi próba szukania stołka dla jednego faceta, dla najważniejszego z postkomunistów. Tak to powinniśmy nazwać. Oczywiście swojego czasu. Jest to moja prywatna opinia, no ale pamiętajmy też o tej walizce dolarów za to, że tutaj by mogły być więzienia CIA. To są nierozliczone grzechy postkomunistów, którzy bardzo szybko znaleźli sobie nowego pana i zobaczcie, no jacy oni do dzisiaj są jemu wierni. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, pomyszkujcie po playlistach albo zobaczcie, czy coś was nie ominęło z ostatnich filmów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli poświęcicie jeszcze kilkanaście minut i spróbujecie chociaż coś z tego kanału dla siebie wybrać. Pamiętajcie o moim koncie na Twitterze. Wchodząc na Twittera, wpisujecie uszy i wam wyjdę, a także o moim koncie na portalu syp.tv od sypywania. Tak samo wpisujecie uszy i wam wyjdą starsze filmy, których na YouTubie i na innych portalach próżno szukać. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli widzom. Jesteście, oglądacie, no to mam do kogo robić filmy i tak to się nakręca. Bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.